Witam Państwa bardzo serdecznie w sylwestrowy dzień. Dzisiaj naszymi gośćmi są Państwo Stanisława i Bogusław Łowińscy. Witamy Państwa. Witamy. A rozmawiać będziemy o tym, jaki był 2017 rok w rodzinie Państwa Łowińskich, bo był to czas obfitujący w wiele ważnych rocznic i wydarzeń. Jaki był ten rok dla Państwa? Można powiedzieć, że to był dobry rok, chociaż bardzo trudny. Bo kilka rocznic, o których Pani wspomniała, to jednak ciężar i obowiązek niemały, jak przypada na nas już dojrzałych ludzi. Ja też uważam, że jest to rok plusowy, bo takie podsumowanie to jest albo na plus, albo na minus. Jest plusowy, więc jest dobrze. Jest dobrze, ale rok, jak zawsze u Państwa, zaczyna się chyba tak najintensywniej lednicką wiosną poetycką. Która to już jej edycja w tym roku się odbyła? Teraz będzie 22. I miałam to szczęście, że kolejne opracowanie profesora Jana Grada w Gaju Poezji zamknęło 21 lednickich wiosen. I to jeszcze pięknym wierszem Oliwii Panufnik. Jest to ważne wydarzenie dla wszystkich tych młodych ludzi, którzy poezją żyją, dla których jest ona istotna. No i chyba też wielka satysfakcja dla Pani jako organizatorki, pomysłodawczyni tego spotkania na lednicy, że tyle lat udaje się to realizować, prawda? Na pewno. Jestem szczęśliwa. Ale dzięki również mojemu mężowi, który mnie wspomaga, bo jednak to nie jest małe i łatwe przedsięwzięcie. Ale Państwo od lat się wspieracie i razem przygotowujecie różne wydarzenia. Panie Bogusławie, no... Ja się cieszę, że żona ośmiela tych właśnie, tych maluczkich, tych młodych. Podaje rękę i to jest wielki sukces. Mhm. Ale Pan też w tym roku taki odniósł sukces, jeżeli chodzi o Pana kolekcję. Bo przypomnijmy, że kolekcja powozów prezentowana była w Muzeum w Szreniawie, no jest wielkim rarytasem dla zwiedzających. Tak. W tym roku została w całości ta kolekcja zaprezentowana w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie. Oczywiście dzięki takiej propozycji dyrektora Maćkowiaka, by właśnie tam te powozy zostały zaprezentowane. I zanosi się na to, że one tam dłużej będą. Będzie można oglądać je w całej krasie. Pomieszczenie szczególnie jest takie wydajne, że nie trzeba tylko szukać, jak ten powóz wygląda ściśnięte, ale mają swoją przestrzeń. A powóz i z boku inaczej wygląda, i z tyłu, i w środku. Więc jestem szczęśliwy, że powozy, które były w ukryciu, znalazły swoje otwarcie. No właśnie, kolekcjonowane chyba przez całe 43 lata pracy. To, co można było zrobić, chociaż było też załamanie, ale dopiąłem swego. I będzie również można jeszcze tą kolekcję troszeczkę powiększyć, poszerzyć. Ale jest o co, prawda? Bo z tego, co wiem, jeszcze w zanadrzu trochę obiektów jest. Bardzo, bardzo trudno, ale ja już mam takie upaczone. Panie Bogusławie, jako i kolekcjoner, ale też muzyk i założyciel zespołu Szalom, trochę koncertował w tym roku i tych muzycznych spotkań było trochę. Kilkanaście koncertów w tym roku i to bardzo ważnych wykonaliśmy. Troszeczkę, bym powiedział, już zainteresowanie kulturą żydowską opadło. Niemniej myślę, że w przyszłym roku uda się nam wykonać koncert na naszej dzielnicy Zwycięstwa w tym nowym, pięknym Domu Kultury. Mm-hmm. No a jak jesteśmy przy Osiedlu Zwycięstwa, to podczas rozmowy okazało się, że Państwo na Osiedlu Zwycięstwa mieszkacie od 40 lat. Jak to się stało, że Wy na tego Zwycięstwa trafiliście? Widocznie było nam to pisane. Tak myślę. Bo zwyciężyć tyle
różnych przedsięwzięć, trudnych zadań, to nie każdy może. Ale myśmy mieli wiarę. Wspomagaliśmy siebie. I to może dlatego. Ja może przybliżę młodym ludziom, jak to wyglądało. Oczekiwanie na otwarcie tego mieszkania trwało 10 lat. Monity i tak dalej. I się, trudno, naprawdę było bardzo trudno. No w końcu jakoś tak się złożyło, że mój kolega, też muzyk, był, przepraszam, powiem dokładnie, księgowym z spółdzielni. Mówi, słuchaj, a miałbyś pieniądze? No to postaraliśmy się, jakbyś wpłacił całość, to o rok można przyspieszyć. I tak to było. Mieszkanie oczywiście puściutkie, jesienią, na święta Bożego Narodzenia już było wyposażone. Ale jeszcze bym chciał powiedzieć, jak było wtedy trudno, nie dosyć, że zdobyć takie mieszkanie, to wyposażyć je. Pralkę, lodówkę, to stanie w kolejkach, zapisy, to dzisiejsze... Komitety kolejkowe, talony. Dzisiaj młodzi ludzie sobie nawet nie mogą wyobrazić. Ale udało się jakoś i tak 40 lat mieszkamy. Bardzo zmieniło się osiedle Zwycięstwa przez te 40 lat. Jak się wprowadzaliście, to chyba był zupełnie inny świat, prawda? Tak. Także mam zdjęcia, które przekażę telewizji, jak wyglądało otoczenie tych naszych bloków. Gołe pola. Wszędzie przestrzeń. Tak. Wszędzie przestrzeń. Ale skoro jesteśmy, no właśnie przy tych jubileuszach, 40 lat na Winogradach, które obchodzić będą 50-lecie istnienia w przyszłym roku, a 50 lat w tym roku stuknęło Państwa małżeństwo. I jak to się robi, zapytam ponownie, bo już kiedyś o tym rozmawialiśmy. Jaki jest przepis na takie udane, trwające tyle lat małżeństwo? Pani Stanisławo. Trudno kobiecie pomyśleć o tym, żeby żyć dobrze na świecie z mężem, muzykiem. Nie jest łatwo. Także z pewnością potrafiliśmy służyć poczciwej sławie. A jeśli kto może, niech ku pożytku dobra społecznego pomoże. To są słowa Kochanowskiego. I one bardzo podobają się mojemu mężowi i w zasadzie są naszym jakimś takim przewodnim motto, że służyć poczciwej sławie. On jako artysta muzyk, ja jako osoba pisząca poezję i pragnąca, by młodzi pisali. I cieszę się, że w tych przedsięwzięciach wspomagali nas inni, a zwłaszcza w Lednicy, wiele osób, wiele instytucji, nawet nasza telewizja też monitorowała spotkania nasze. To bardzo wielkie dzięki wszystkim, którzy do słowa dokładali swoją cegiełkę, do tej pięknej myśli, do tej wyobraźni młodzieńczej, świeżej, innego spojrzenia do tego dobra, które jest w nas, myślę. Ale pani redaktor powiedziała, że 50 lat takie zgodne. No niestety myślę, że było zgodne, burzliwe i do dzisiaj jest. Jeszcze ten rosół się nie wyklarował, tak powiedział. I chyba to człowieka, takie małżeństwa łączy, że ciągle mimo tarć, ale z drugiej strony bez siebie życia sobie już byście Państwo pewnie nie wyobrażali. Czyli, bo z kim tu się pokłócić na przykład, prawda? Czyli, i dwóch kucharzy gotuje ten rosół, to jeszcze gorzej. Ten daje to, a ten chce to, a ten... No tak to jest, jak małżeństwo stanowią artyści też chyba, prawda? Niech trwa. Pani Stanisławo, ten rok był dla Pani też bardzo miły, bo otrzymała Pani nie byle jaką nagrodę, piękne wyróżnienie za swoją pracę, za swoją działalność artystyczną również. Jak to wyglądało? Proszę nam troszkę o tym powiedzieć.
No cóż, Międzynarodowy Listopad Poetycki i wtedy w sali Lublańskiego otrzymuje Labor Omnia Victis, a więc praca wszystko zwycięża. No to było wzruszenie. Wzruszyłam się mocno, bardzo. I cieszę się, że usłyszałam słowa: zasłużyłaś na to. Cóż mogę powiedzieć więcej? Mogę być tylko wdzięczna tym, którzy pamiętali, że jeszcze są takie małe istotki, którym się chce działać. Którym się chce działać. Czyli Państwo cały czas intensywnie działacie, cały czas są sukcesy, ciekawe spotkania, ale jestem ciekawa, bo dziś Sylwester. Oto jak Państwo spędzacie Sylwestra? Jaki on był na przestrzeni lat? Był z fajerwerkami na wesoło, czy był taki bardziej w pracy na przykład? Tutaj Sylwestry to mieliśmy raczej nieciekawe, bo ja jako muzyk przeważnie każdego Sylwestra grałem. Sylwester dla muzyków to są żniwa. Wtedy no tak. Się kasuje kilkakrotnie więcej. Wtedy się zarabia więcej, po prostu. Zarabia po prostu. Także żona wtedy siedziała w domu albo gdzieś ze znajomymi, a ja wykonywałem muzykę do tańca. Ale to już się skończyło dla mnie oczywiście. Niemniej nie wiem, jak w tym roku spędzimy Sylwestra. Ale takie były nasze rozłączne Sylwestry. Panie Stanisławu, jak to było spędzać Sylwestra? Nowy rok pewnie często też bez tej najbliższej sobie osoby. No blisko myślami, na pewno i sercem, ale daleko od tańca. Mąż czasem zaprosił mnie, no ale co z tego, w kącie siedzę, mąż gra. O, tu wesoło się dzieje przy stoliczku muzyków, rozmowy, a ja zupełnie samotna. Czyli to powitanie Nowego Roku takie było dla Pani pewnie dosyć smutne i ciężkie, bo zawsze w pojedynkę, mimo otaczających ludzi, przyjaciół i tak dalej, to nie było tej... Sylwestru właśnie było w rozłące, bo ja za granicą występowałem, no i... Z żony tam a jakoś jest. Pan potem rekompensował te nieobecności swoje sylwestrowe? Nigdy nie zapomniałem jakoś obdarzyć sobą i prezentem żony. Jakieś macie takie wspomnienia z tego okresu może sylwestrowo-karnawałowego, takie wspólne, które były takimi niezapomnianymi dla Państwa? Były chyba też. Tak, były w karnawale, gdzieś przy eleganckim tangu, bo wtedy przy tangu można się przytulić i każdy człowiek potrzebuje przytulenia, więc... Dobrze jest jednak, trzeba się cieszyć, kiedy jeszcze we dwoje można iść tą drogą do nieba, do najwyższego, tak? Bo w samotności to tylko można krzyczeć. Samotność jest nieelegancka, ale dlatego życzymy wszystkim radosnych tych dni noworocznych. I gdy spotykamy się gdzieś na osiedlu, uśmiechajmy się do siebie. Czasem uśmiecham się, a pani taka poważna. Może chce mnie poderwać? A to tylko jest ta życzliwość prawda? Drugiemu człowiekowi, że ja w pokoju chcę żyć. I to jest, jeszcze chciałbym powiedzieć, że otacza nas przez tyle lat pokój. Niech ten pokój trwa. Pani Stanisława? Myślę, że każdy rok Nowy rok przynosi coś nowego i oby to nowe było lepsze od tego, które już wcześniej było. I oby przynosiło spełnienie wszystkim, którzy mają jakieś plany, chcieliby marzyć i marzą o lepszym, doskonalszym, piękniejszym życiu.
Ale żeby ono takie było w zgodzie, tak jak tutaj chciałeś powiedzieć. W zdrowiu. I w zdrowiu. Pięknie. To my sami musimy o to dbać. Bo jeśli samemu nie dba się o uśmiech, o radość, o wyzwolenie, o taką wolę dobrego działania i współistnienia i współpracy z innymi i świadomości, że służymy tej poczciwej sławie i innym, bo ci inni też potrzebują bliźnich. Po prostu bliskość. Człowiek człowiekowi niech nie będzie wilkiem, ale miłuj bliźniego jak siebie samego, otwórz się na niego, uśmiechnij się. To chyba jedyna dewiza, jaką powinniśmy także w tym nowym roku 2018 przyjąć, czego życzę wszystkim Państwu. Oby te życzenia się spełniły. Dziękuję Państwu za wizytę w naszym studio. Dziękujemy również Państwu. Do zobaczenia. Szalom. Szalom. Szalom.